Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studio SOH Chef goszczę Julię Boryszewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Julia, słuchaj, w momencie, kiedy będzie emitowany ten wywiad, ty już będziesz absolwentką 80. Jak wspominasz z perspektywy 3 ostatnich lat ten okres? Myślę, że były to dla mnie dość pracowite i intensywne lata. Muszę przyznać, że zanim trafiłam do tej szkoły, miałam dość ciężki czas w swoim życiu i tak naprawdę w pewnym momencie nie wiedziałam już, co ze sobą zrobić i nie miałam nawet już siły wstać z łóżka. Miałam dość ciężki czas, tak jak mówiłam. I pewnego dnia pomyślałam sobie, że kurczę, no to nie może tak dalej wyglądać, że pora zawalczyć o siebie. I tak taką dosyć krętą dróżką trafiłam właśnie do tej szkoły, gdzie zresztą poznałam bardzo dużo fajnych i dobrych ludzi, pełnych empatii. Poznałam też wtedy taką osobę, która chyba dodała mi skrzydeł, bo uwierzyła we mnie i wspierała mnie praktycznie na każdym kroku. Myślę, że ta praca, którą we mnie włożyła i czas, który mi poświęciła, to jest coś bezcennego. I no, myślę, że ciężko będzie mi się rozstać z tą szkołą, bo te 3 lata to taki proces był tak naprawdę przekształcenia mnie z takiej, jak ja to mówię, poczwarki w motyla. Przez te 3 lata się otworzyłam. Otworzyłam swoje skrzydła tak naprawdę, miałam głowę pełną pomysłów i naprawdę fajnie spędziłam ten czas i myślę, że to pożegnanie będzie bardzo smutne. Dało się zauważyć, że wszędzie ciebie było pełno. Tak. W szkole. Tak, dlatego też zżyłam się bardzo z nauczycielami przede wszystkim i myślę, że będziemy płakać jak nic, bo te 3 lata tak mnie zmieniły, że chyba będę je wspominać do końca życia. Przy czym tak, skończyłaś szkołę branżową. I jest pewien stereotyp dotyczący uczniów tej szkoły, że są to uczniowie słabi, że są to uczniowie bez ambicji, że są to uczniowie, którzy niewiele co robią. I ty do tej szkoły chodziłaś 3 lata, miałaś kolegów w tej szkole, koleżanki, czyli widziałaś to od środka. Czy ten stereotyp jest tak w 100% prawdziwy? Wydaje mi się, że on gdzieś tam się przeplata, ale nie dotyczy on chyba każdej osoby. Pomimo tego, że gdzieś tam udało się zauważyć, że pewne osoby wybierają tą szkołę, bo na przykład nie chcą się uczyć albo nie wiedzą, co w życiu robić. Jednak myślę, że no, nie należy wrzucać wszystkich do tego samego worka i są też osoby, które mają ambicje, mają plany na życie, więc myślę, że no, oczywiście zdarzają się takie osoby, które za wszelką cenę chcą udowodnić, że są najgorsi, ale to chyba właśnie też przez ten stereotyp, że ta szkoła branżowa jest uważana za taką szkołę dla osób, które nie mają ambicji. Dlatego ja staram się przełamać ten stereotyp i pokazać, że wcale tak nie jest. No i właśnie jesteś takim przykładem osoby, która do tej szkoły branżowej chodziła, a jednak jesteś no, przeciwieństwem tego stereotypu. W szkole i poza nią zajmowałaś się wieloma rzeczami. Pierwszą z nich jest, był w szkole, a teraz chyba nadal jest wolontariat. Tak. Wolontariat w sumie w moim życiu jest od dziecka, bo pamiętam, że moja prababcia zawsze powtarzała mi, że trzeba pomagać innym ludziom. I tak zostało, myślę, że to i w głowie, i w sercu. I później jakoś to się przerodziło w wolontariat w klubie jeździeckim. Miałam też epizod w azylu dla zwierząt. A później już tak właśnie w 80. myślę, że mnie to wciągnęło. Zostałam przewodniczącą samorządu uczniowskiego i brałam udział w naprawdę wielu fajnych akcjach na terenie szkoły i też prywatnie starałam się pomagać. Gdzieś tam na przykład w tym roku wzięłam udział w biegu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A w poprzednim roku też myślę, że taka fajna akcja była organizowana na terenie Sochaczewa Zabierz moc wirusowi, daj medykowi. I też się właśnie do tej akcji włączyłam. Nawet nagrałam
Hot 16 Challenge, bo było to wtedy takie popularne, więc też był gdzieś tam no, publikowany ten Hot 16 Challenge. To byłaś jedną z 8 wspaniałych, tak? Tak, byłam. Coś powiedz na ten temat. Moje działania zostały właśnie docenione w tym konkursie, że tak powiem. Byłam jedną z 8 wspaniałych i wydaje mi się, że to fajnie tak się znaleźć w takiej ósemce, mimo tego, że nie robię tego dla tych nagród, bo tak naprawdę sam uśmiech drugiej osoby to jest coś, co mnie napędza i co daje mi energię. Także myślę, że pomagam, bo w zasadzie lubię to robić i ktoś kiedyś wyciągnął do mnie rękę i ja, że tak powiem, teraz przekazuję to dalej. Aczkolwiek fajna to była przygoda. Czyli dostałaś dobro i próbujesz się przekazywać dalej, tak? Tak. Drugie twoje hobby to konie. Tak, jeżdżę. Nawet tutaj widzę taki tatuażyk z konikiem. No już w zasadzie 14 lat to trwa, więc myślę, że to taka pasja na całe życie. I chciałabym, żeby to właśnie tak do końca ze mną zostało, bo konie to jest coś takiego, co po całym dniu, ciężkim dniu przede wszystkim, wycisza mnie, uspokaja, ale też daje dużo siły takiej do działania. Często sobie właśnie porównuję te konie do życia nawet, bo z racji tego, że trenuję skoki przez przeszkody, no to na treningu wiadomo, dość często zdarza mi się spadać. I właśnie wtedy się jakoś tak nie zatrzymuję, tylko wsiadam, jadę dalej i nie przejmuję się tak tym czasem upadku. I wydaje mi się, że staram się też to przekazywać i innym, i sama w swoim życiu wprowadzam to, że po każdym tam gdzieś dołku, jakiejś porażce, trzeba wstać, iść dalej i nie patrzeć na to, co było. A jaki był początek twój z końmi? No, wszystko zaczęło się od tego, że rodzice kupili mi kucyka, jak miałam chyba 6 lat. Mówiłam, mamo, kup mi kucyka. No i jakoś tak się stało. Zamiast pieska lub kotka dostałaś kucyka. To jest zwierzątko. Tak, w ogóle taki fakt, ten kucyk ze mną jest do dzisiaj, już te 14 lat wspólnie, więc fajnie. No i tak się zakochałam w tym jeździectwie. Przez pierwsze 6 lat jeździłam sama i wiedziałam, że w ogóle połowa rzeczy kompletnie mi nie wychodzi, ale czułam gdzieś z tyłu głowy, że to jest coś, co chcę robić i co mnie tak uszczęśliwia i daje mi taką energię. I rodzice chyba też to zauważyli. Po jakichś 6 latach chyba zapisali mnie do szkółki jeździeckiej i tam spotkałam takich wspaniałych ludzi, którzy po prostu no, emanuje z nich ta miłość do tych zwierząt, miłość do drugiego człowieka i oni mnie tak naprawdę wciągnęli w to już takie większe jeździectwo, bardziej takie poważne, że tak powiem. A czy twój poziom jeździectwa jest na tyle wysoki, żebyś mogła na przykład odegrać w filmie jakąś rolę jakiejś szarży łańskiej, jakiejś ucieczki, tak jak Baśka uciekała przed Azją Tchajbejowiczem, czy jeszcze nie? No, wydaje mi się, że to wymagałoby dużo treningów i tak jakoś nie zagłębiałam się w to raczej. Bardziej szłam w stronę skoków przez przeszkody. To jest coś takiego, co mnie właśnie tak kręci, że tak powiem, i tym się zajmuję. Najbardziej kręci. Tak. No i trzecia miłość to fotografia. I tutaj tak. Od tej strony chyba najlepiej zostałaś poznana w szkole. Oprócz oczywiście tej działalności w samorządzie uczniowskim, to jednak twoje fotografie dosyć często się pojawiały na różnego rodzaju konkursach, na gazetkach ściennych, były prezentowane na stronie szkolnej. Tak, w zasadzie to taki przypadek był, że się gdzieś tam pokazałam z tymi zdjęciami w szkole, bo zawsze robiłam zdjęcia takie dla siebie, coś mi się spodobało i po prostu to fotografowałam. I jakoś pamiętam zupełnie przez przypadek, te zdjęcia zostały odkryte przez panią Anię z naszego kółka fotograficznego. I wtedy zgłosiłam się na pierwszy konkurs, chociaż pamiętam, że bardzo nie chciałam, ale pani Ania mnie namawiała. I tak w sumie ruszyła ta lawina tych wszystkich konkursów, tych wszystkich nagród. I myślę, że to też takie fajne, bo dawało takiego kopa do działania, że robię coś fajnego i że to jest doceniane. Czym się inspirujesz w swoich fotografiach? Czy w ogóle masz jakieś inspiracje? Głównie na moich fotografiach pojawiają się konie. I to jest chyba taki motyw przewodni. Aczkolwiek, no tak jak mówiłam, dosyć spontanicznie robię te zdjęcia. Gdzieś tam idę, coś mi się podoba, jakieś fajne ujęcie, fajne światło i tak.
I tak powstają te zdjęcia. Czyli tak zupełnie intuicyjnie, że tak. Nie to, że sobie coś tam w domu siedzisz, kombinujesz ze 3 dni, nie, a że muszę tak takie zdjęcie robić. Tak nie. To kompletnie nie potrafię. Nie. To wróćmy jeszcze do zawodu. Z zawodu jesteś fryzjerką i dlaczego akurat ten zawód? Wydaje mi się, że tak gdzieś od zawsze to we mnie było, bo już jak byłam mała, to zawsze lubiłam czesać innych ludzi i mama, pamiętam, mówiła mi, nie kupię ci kolejnej lalki, bo będzie ostrzyżona znowu. Także mama miała ze mną dość wesoło. Dużo osób też się śmieje, że odziedziczyłam talent po cioci, bo mam ciocię fryzjerkę właśnie. Aczkolwiek ja zawsze lubiłam takie prace związane z kreatywnością i myślę, że gdzieś to tak zawsze we mnie było, mimo tego, że miałam okazję spróbować czegoś innego w zupełnie innym kierunku. A jaki to był kierunek? To była gastronomia. Czyli co? Zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat. Ale przez rok w zasadzie tylko i właśnie wtedy miałam ten gorszy czas w życiu, także stwierdziłam, że no chyba gorzej już nie może być. I że zmieniam, warto zawalczyć o te swoje marzenia. I tak się znalazłam na praktykach w super salonie. Mam świetną szefową, fajne dziewczyny, które mnie wspierają i wierzą we mnie. I fajna atmosfera. Myślę, że to jest taka podstawa, żeby człowiek czuł się usatysfakcjonowany ze swojej pracy. Czyli zamieniłaś noże na nożyczki. Tak. Tak? No, trochę tak blisko w sumie mają do siebie. A co dalej? Poskończyłaś szkołę branżową, wakacje przed tobą, jakiś czas do namysłu, czy już myślałaś, co dalej, nauka, praca? Na pewno będę szła do liceum zaocznie dla dorosłych, już podanie wypełnione czeka tylko na złożenie. A później w zasadzie nie wiem, myślę, że zdam maturę, a co będzie dalej, to już czas pokaże. Ale studia też jakieś coś? No, studia albo jakieś kursy, to a, się okaże. To się okaże za 3 lata. Tak. Tak trochę nawiązałem do wakacji, bo już praktycznie się, że będziesz zaczęły. Czy masz już plany wakacyjne, wiesz, gdzie je spędzisz, jak je spędzisz, albo gdzie najbardziej lubisz spędzać wakacje? Myślę, że jakichś takich wyjazdów typowych to nie będę miała w tym roku, a skupię się na pewno na praktykach, na nauce do egzaminu czeladniczego i myślę, że gdzieś tam będzie się to przeplatało z jakimiś wyjściami ze znajomymi, coś takiego. No i na pewno wiele godzin spędzę w siodle, bo te zachody słońca teraz to są cudowne po prostu. A tak myślałaś, żeby z tego swojego konika wziąć, tak ruszyć przez Bieszczady albo wzdłuż wybrzeża? O, to takie trochę marzenie. Myślę, że gdzieś w planach mam coś takiego, żeby właśnie przy zachodzie słońca po plaży sobie gdzieś tam pojeździć. Myślę, że takie do spełnienia to marzenie. No i właśnie, doszliśmy do tych marzeń. Jakie jest twoje najbardziej skryte marzenie? Wow. Myślę, że już w ogóle wiele tych marzeń się spełniło. Wiele nawet takich, których gdzieś tam w głowie nie było i których tam nie przywiązywałam do siebie, to gdzieś tam po drodze się stworzyły. I to jest też taki kopniak, że warto marzenia spełniać i nie czekać. Takie chyba najbardziej skryte to gdzieś tam w przyszłości praca z końmi nadal i myślę, że może jakiś własny ośrodek jeździecki, ale nie wiem, gdzie tak naprawdę poniesie mnie życie. I myślę, że najpierw skupię się na tym, żeby to życie sobie jakoś poukładać, tak żeby potem powiedzieć, kurczę, no fajnie było, byłam dobrym człowiekiem i chyba na tym zakończę. Czyli rancho u Julii. No, coś w tym stylu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.